Cześć, chciałbym Wam pokazać dzisiaj kolejny sposób, jaki wymyśliłem, by poprawić sobie parametry pracy swojego prostownika. Ten prąd, który widzicie na nim w tej chwili, no jest w okolicy już maksymalnego prądu, jaki myślę to urządzenie może mi dać przy tym napięciu. Mamy w tej chwili na mierniku 12 V. Oczywiście obniżając jeszcze troszkę napięcie na akumulatorze, obciążając go bardziej, jesteśmy w stanie dojść do wyższych wartości prądu, ale nie o to tutaj chodzi, bo nie możemy przeciążyć też tego urządzenia. Ono ma tylko 70 VA, więc musimy te 70 dzielić zawsze przez napięcie albo przez prąd, żeby po prostu wyliczyć sobie, jaką wartość maksymalną możemy wyciągnąć w danym momencie z tego urządzenia, żeby go zwyczajnie nie przegrzać, bo ten miernik, który widzicie po prawej stronie, wskazuje nam temperaturę. Ale chciałbym Wam pokazać, jaki prąd daje w tej chwili w okolicach 12 V, bo jest to mniej więcej napięcie, przy jakim zaczyna się ładowanie mocno rozładowanego akumulatora. W tej chwili to jest mniej więcej 4,5 A, ale przy wyższym napięciu sieci uzyskuje tu napięcie, prąd w okolicach 5 A. Ja zmniejszam w tej chwili obciążenie na akumulatorze, żeby pomiar nastąpił przy tym samym napięciu. Jak widzicie, znowu mamy 12 V, ale prąd pozyskiwany z prostownika zmalał o 1 A, mniej więcej do wartości 3,5. Więc mamy tutaj okolice 25% wzrostu wartości prądu już na samym początku ładowania. A o co chodzi, w jaki sposób chcę to zrobić, zaraz Wam wytłumaczę. Żeby to zrozumieć, będziemy musieli wrócić do podstaw elektrotechniki i prześledzić ten schemat. Chodzi o autotransformator. Oczywiście nie zamierzam tu kupować żadnego drogiego urządzenia za setki czy tysiące złotych, tylko wykorzystamy do tego najprostszy transformator, jaki nam wpadnie w ręce, na przykład toroid, taki od LEDów czy oświetlenia kuchennego, czy jakikolwiek inny, który da nam napięcie w granicach 10 do 16 V, bo myślę, że więcej nie jest nam potrzebne. I teraz chcę Wam wytłumaczyć, w jaki sposób połączyć ten transformator, żeby to napięcie uzyskane na nim nam po prostu wzrosło. Po lewej stronie na schemacie widzimy wejście transformatora, czyli tą stronę wyższą, pierwotną 230 V, po prawej stronie wtórną, i musimy sobie połączyć każdą cewkę jednym z wejść tego transformatora jakimś przewodem. Łączymy sobie po prostu wejście jednej cewki z wejściem drugiej, a wyjściem będą po prostu złącza wejściowe i wyjściowe tych dwóch różnych cewek. I wykorzystamy sobie tutaj opcję autotransformacji, czyli podniesienia napięcia na wyjściu. Oczywiście jeżeli zdarzy nam się, że to napięcie zamiast nam wzrosnąć, to zmaleje o tę wartość, którą mamy na wyjściu, po prostu zamienimy sobie te wejścia. Zamiast łączyć jedynkę z trójką, połączymy jedynkę z czwórką i wejściem będzie wtedy dwójka i trójka. I ja Wam zaraz pokażę, jak to wygląda na moim transformatorze. Przemierzymy go sobie. Mając taki transformator, jak widzicie, opisałem go, żeby łatwiej było Wam zrozumieć zasadę działania i sposoby połączeń. Jedynka, dwójka, tak jak na schemacie, to jest wejście transformatora, czyli 230 V. No, w tym wypadku w tej chwili około 240 V. Mamy to połączenie 1-3, czyli też między 3 a 4, około 16-17 V bez obciążenia. I w tej chwili pomiędzy dwójką a czwórką mamy wyjście z tego transformatora i mamy tutaj napięcie powyżej 250 V. Ja sobie zrobiłem to w formie takiego przedłużacza, w formie gniazda, żeby można było tutaj podłączyć sobie swój prostownik. Bez kłopotu uzyskamy to podwyższone napięcie. No i oczywiście o tym, co mówiłem, jeżeli udało, no nie tyle udało, co zdarzyłoby się, że to napięcie zamiast wzrosnąć po prostu by nam zmalało, to trzeba byłoby połączyć między sobą jedynkę na przykład z czwórką i przepiąć wyjście na trójkę i wtedy to napięcie mielibyśmy takie jak chcemy. I ja Wam zaraz pokażę mniej więcej jak wyglądają prądy ładowania w tej chwili z tego prostownika, ale już sobie tutaj wynotowałem też. Chciałbym Wam pokazać taką krótką charakterystykę prądów ładowania, jakie mi się udało uzyskać za pośrednictwem tego autotransformatora i bez niego. W pierwszej kolumnie macie wartości prądów ładowania bez autotransformatora i tutaj z autotransformatorem. I zauważcie, tutaj przy 12 V na początku ładowania mamy wzrost około 1 A, tak jak przed chwilą Wam pokazywałem. To jest zależne od napięcia w sieci. Mamy przyrost około 25%, a pod koniec, zobaczcie, tu jest 0,7, tutaj jest 1,4, czyli mamy 100% wzrost prądu wysycania i na pewno ten prąd będzie dla nas bardziej korzystny i bardziej uniwersalny do ładowania większej pojemności akumulatorów niż to małe 0,7, które spowoduje, że będziemy musieli zostawić akumulator na przykład na 24 godziny, żeby go wysycić, bo na pewno będzie nam łatwiej zrobić to tą wyższą wartością prądu. No i ja jeszcze przez moment pokażę Wam, jak to się odbywa na prostowniku i przy podłączonym tym dużym akumulatorze. Jak widzicie, mamy w tej chwili około 16,2 V. Prąd waha się w granicach 1,3 A i tak jak mówiłem, ten prąd jaki tutaj płynie jest zależny też od napięcia sieci, więc raz to jest 1,4, raz 1,3, ale jak widać jest tutaj duży zysk w tym napięciu, prądzie wysycania. W tej chwili mam podpięty ten autotransformator, przepnę bezpośrednio do gniazda sieciowego, żeby Wam pokazać, jaki będzie prąd bezpośrednio z gniazdka. No jak widać, jeszcze nie doszliśmy tutaj do 16,2, a prąd już spadł nam poniżej 0,7 ampera. Więc różnica jest tutaj, myślę, bardzo znaczna i każdy, kto ładował już jakikolwiek akumulator, myślę, że będzie potrafił dostrzec zalety tego, co tutaj w tej chwili Wam pokazuję. Jeżeli chcielibyście uzyskiwać wyższe prądy ładowania, to tak jak mówiłem, możemy użyć innych transformatorów o wyższych napięciach. Ten transformator daje mi 16 i 18 V. Ten toroidalny ma nawet 20, 16, 18 i 20 V. Z tym, że tak jak mówiłem, musimy uważać, żeby sobie po prostu nie przegrzać naszego prostownika, żeby poruszać się w zakresach mocy, na jakie został zaprojektowany, żeby go po prostu nie spalić, bo transformator też ma swoją wytrzymałość, no chyba że ma zabezpieczenie, no to będzie nam się po prostu co jakiś czas wyłączał. No ale mi głównie chodziło o tą końcówkę ładowania, chociaż tak jak widzicie, no można przyspieszyć w ten sposób cały proces ładowania. Możemy sobie prześledzić jeszcze jakieś niższe napięcia, na przykład 14 V. W tej chwili bezpośrednio z gniazda sieciowego dostajemy 2 ampery, a przepinając do autotransformatora przy 14 V mamy już 3 ampery, więc widzicie, zysk jest 1 amper. Myślę, że to jest bardzo duża różnica. A gdybyśmy tutaj jeszcze podłączyli transformator o wyższym napięciu, no te wartości będą jeszcze wyższe. Spróbujemy zejść do jeszcze troszkę niższych napięć. Zobaczmy to jeszcze przy 13 V, jeśli się uda. No bezpośrednio z gniazda sieciowego, jak widać, mamy w tej chwili 4 ampery. Nie, przepraszam, to jest przez autotransformator. A z gniazda sieciowego przy 13 V znowu mamy o 1 amper mniej. Ponad 1 amper. Więc zysk, myślę, jest oczywisty. Pokażę Wam jeszcze, w jaki sposób ten mały akurat Elsin można wykorzystać do ładowania takiego małego AGM-a. Zobaczcie, taki prosty patent. Ten autotransformator podłączamy go odwrotnie, żeby zamiast podwyższać, obniżał nam napięcie, i gdy to napięcie zostanie na tym transformatorze obniżone, możemy ładować sobie tym małym Elsinem takiego AGM-a, ale nie bezpośrednio, tylko przez dwie diody prostownicze, które obniżą nam napięcie ładowania i to napięcie nie przekroczy nam 15 V. Ja testowałem ten akumulatorek, on już jest mocno zużyty, ma około 2,5 Ah pojemności z 7, tyle mu zostało i osiągał napięcie 14,7 V, więc myślę, że z tego małego, słabego prostowniczka możemy sobie zrobić dość uniwersalne urządzenie do ładowania, myślę, nawet z motocyklowych akumulatorów AGM czy nawet kwasiaków, ale tam powiedzmy do 15 V, jeżeli mamy taką potrzebę, możemy ograniczyć sobie napięcie ładowania. No więc da się. Dioda ogranicza napięcie o około 60 V, więc razem te diody już obcinają nam napięcie ponad 1 V. Więc jeżeli potrzebujemy jakiegoś większego ograniczenia napięciowego, to w bardzo prosty sposób można sobie to zrobić nawet diodą prostowniczą. No i myślę, że to na tyle. Nie będę się tutaj dalej rozwijał, bo myślę, że jest to fajny pomysł do tego, żebyście sami wypróbowali go u siebie w garażu. Bo jest to prosta metoda do poprawy parametrów pracy, tak jak mówiłem. Tak naprawdę całej szerokiej gamy transformatorowych prostowników, których używamy szeroko do ładowania swoich akumulatorów. No i dzięki za dzisiaj, zapraszam do kolejnych filmów.